Prawie każdego chorego na chorobę Birgera można na tyle wyleczyć, że nic nie będzie go bolało. Będzie mógł chodzić, a nawet biegać bez bólu. Rany i owrzodzenia zagoją się. Tylko brakujące palce, stopy czy nogi już nie odrosną. U chorych stosujemy żywienie optymalne z dodatkiem kolagenu. Trzeba jeść nogi wieprzowe, kurze łapki, flaczki, skórki ze słoniny. Prądy selektywne można powtarzać co roku, oczywiście, gdy potrzeba. W końcu lat 60. pracowałem w sanatorium wojskowym w Ciechocinku. Trafiało do mnie bardzo wielu chorych na choroby Birgera i miażdżycę tętnic kończyn dolnych. Typowe leczenie sanatoryjne było nieskuteczne. Po leczeniu żadnej poprawy nie było, a często były nawet pogorszenia. Pomyślałem, że jeśli pobudzenie układu sympatycznego powoduje zwężanie tętnic w kończynach, przyspieszające postępy choroby, to pobudzanie przeciwstawnego układu parasympatycznego powinno spowodować poprawę, a nawet ustępowanie choroby. Nie było i dotychczas nie ma leków, które rozszerzałyby tętnicę wybiórczo, to znaczy tylko te, które rozszerzyć trzeba, a nie rozszerzały tych, których rozszerzać nie należy. Powszechnie stosowane wówczas i obecnie leki rozszerzające naczynia krwionośne praktycznie szkodzą, bo powodują niedokrwienie w miejscach niedokrwionych, co potwierdzone zostało w kilku badaniach naukowych. Mechanizm tego jest taki, że naczynia chore są mało podatne na leki, a gdy kończyny są słabo ukrwione, to jej leku przenoszonego przez krew dochodzi do nich mało. Efekt jest taki, że leki rozszerzają najsilniej tętnice zdrowe i w tych okolicach powodują poprawę ukrwienia, a to musi powodować i faktycznie powoduje gorsze ukrwienie, a więc gorsze odżywienie tkanek chorych i w efekcie nasila postępy choroby. Żywienie w szpitalach jest ubogo pastwiskowe, często nawet gorsze niż to, które chory stosował w domu i które jest przyczyną jego choroby. Szpitalne leczenie choroby Birgera i wielu innych chorób na tle niedokrwiennym zawsze musi pogarszać stan chorego i przyspieszać postęp choroby. Zwłaszcza w chorobie Birgera człowiek często przychodzi do szpitala na własnych nogach, a wychodzi z niego bez nogi. Leków rozszerzających naczynia tętnicze i chłonne i poprawiających odżywianie tkanek tylko tam, gdzie jest to potrzebne, nie ma. Ale znalazłem sposób. Tym sposobem okazały się prądy selektywne, które opracowałem i wprowadziłem do lecznictwa w końcu lat 60. Okazało się, że działają one tam, gdzie trzeba i znacznie poprawiają ukrwienie tkanek niedokrwionych, a poprawa jest trwała, utrzymująca się rok lub dłużej, czasem nawet wiele lat. Obowiązkiem lekarza jest leczenie chorych najbardziej skutecznymi metodami i możliwie tanio. W imię tej zasady lekarz powinien kierować chorego na badania dodatkowe tylko wówczas, gdy są one konieczne i starać się, aby były te badania tanie i dla chorego bezpieczne. W końcu lat 60. jedynym badaniem w chorobie Birgera, które według lekarzy dawało najpełniejsze informacje, była arteriografia. Wstrzykiwano do tętnicy kontrast i robiono zdjęcia rentgenowskie. Po badaniu tym powikłania były częste, a zdarzały się nawet zgony. Opracowałem więc próbę, nazwaną moim nazwiskiem jako próba Kwaśniewskiego, która jest bardzo prosta, nic nie kosztuje, a daje dużo informacji. Ma zastosowanie przede wszystkim w chorobie Birgera, ale nie tylko. Także w miażdżycy kończyn dolnych, w stwardnieniu rozsianym i stwardnieniu bocznym zanikowym, w postępującym zaniku mięśni i w innych chorobach z zaburzeniami ukrwienia kończyn dolnych. Próbę wykonuje się następująco. Pacjent staje twarzą do ściany i rękoma opiera się o nią. Powinien stać pionowo. Następnie unosi jedną nogę, a na nodze postawnej przy wyprostowanym kolanie wspina się na palce i opada na całą stopę tyle razy, ile zdoła. Po maksymalnym wysiłku występuje ból w mięśniach łydki uniemożliwiający dalsze ćwiczenie. Liczymy liczbę wspięć na palce i mierzymy w sekundach przy utrzymywaniu się bólu w nodze po zakończeniu ćwiczenia. Po ustąpieniu bólu taką samą próbę wykonuje się na drugiej nodze. Próbę tę wykonano u 65 młodych, zdrowych mężczyzn po roku służby wojskowej. Przeciętnie liczba wspięć na palce wynosiła 42 razy. Od 18 do 73, a czas trwania bólu około 8 sekund. U 8 wynik próby był znacznie niższy, co wskazywało na początki choroby Birgera lub miażdżycy. Te wyniki można przyjąć za normę u młodego człowieka o dość dużej aktywności fizycznej. Liczba wspięć na palce świadczy o ukrwieniu, ale pośrednio i o odżywianiu. Im gorzej żywi się człowiek, tym gorzej zaopatrywane są jego mięśnie, a tym samym gorzej pracują. O tym samym świadczy czas trwania bólu.
Po wysiłku w mięśniach występują związki powodujące zakwaszenie mięśni, ból i niemożność kontynuowania wysiłku. Im lepsze jest ukrwienie, tym szybciej ból ustępuje i odwrotnie. U każdego chorego na choroby z grupy chorób niedokrwiennych kończyn dolnych prądy selektywne powodowały zwiększenie liczby wspięć na palce i skrócenie czasu trwania bólu po wysiłku. Powodowały poprawę ukrwienia utrzymującą się dłuższy czas, ale nie usuwały przyczyny choroby. Dopiero połączenie prądów selektywnych z żywieniem optymalnym powodowało znacznie większą poprawę i przyspieszało cofanie się organicznych zmian chorobowych, w tym miażdżycy. W chorobie Birgera i w miażdżycy udrażniały się tętnice, wracało tętno, szybko ustawały bóle, a dystans chromania wydłużał się po 12 dniach średnio ponad 11 razy. Często objawy chromania ustawały już po 12 dniach. Po wyleczeniu się z miażdżycy i po 1,5-rocznym żywieniu optymalnym największą liczbę wspięć na palce wykonał pacjent, który podniósł się na nodze 150 razy, a na gorszej 130. Przed rozpoczęciem leczenia miał wynik 17 i 11. Ból po wysiłku wynosił u niego w obu nogach powyżej 2 minut. Po 1,5 roku bólu nie było wcale. Próba powyżej opisana jest bardzo ważna. Nic nie kosztuje, a daje dużo informacji. Powinna być stosowana w chorobie Birgera, miażdżycy, stwardnieniu rozsianym i bocznym zanikowym, postępującym zaniku mięśni i innych chorobach powodujących zaburzenie krążenia w nogach. Po co wydawać pieniądze na liczne i kosztowne badania, skoro po ich wykonaniu uzyskuje się mniej istotnych informacji niż po zastosowaniu tej próby? Każdy chory może sam ją wykonywać i kontrolować ukrwienie w nogach, sprawdzając, czy liczba wspięć na palce się zwiększa, a czas bólu skraca. Jeśli tak będzie, to będzie oznaczało, że choroba się cofa. Jeśli zmian nie będzie, to znaczy, że choroba się zatrzymała. Jeżeli liczba wzniesień się zmniejszy, a czas trwania bólu wydłuży, będzie to oznaczało, że choroba postępuje. Chory niestosujący żywienia optymalnego również będzie mógł w ten sposób sprawdzić, czy leczenie, które u niego zastosowano, poprawia, jest bez wpływu, czy pogarsza stan zdrowia. Próbę można wykonywać co 2 tygodnie. Po uzyskaniu 45 wzniesień u młodszych i 35-40 u starszych, a bólu po wysiłku nie będzie lub będzie trwał krócej niż 10 sekund, oznacza to, że choroby już nie ma.